Cześć, tu Gorygon, witam was bardzo serdecznie w 22 już chyba odcinku Zagrajmy w Factorio, naszym poradniku dla nowych graczy. I co dzisiaj robimy? Dzisiaj próbujemy podłączyć nowe złoże ropy naftowej, dlatego że troszkę już nam nie starcza te, które mieliśmy, chociaż i tak między odcinkami podłączyłem jeszcze jedno, więc w ogóle całkiem taka sytuacja jest nieciekawa, co powoduje, że nie możemy na pełnych obrotach produkować czerwonych płytek, a jak nie możemy produkować czerwonych płytek, to nie możemy też produkować niebieskich i w związku z tym cała nasza produkcja, którą potrzebujemy do wystartowania rakiety, niestety stoi w miejscu. Znaczy, może nie stoi w miejscu, troszkę się posuwa do przodu, ale w bardzo wolnym tempie, która na pewno mi nie odpowiada. Więc żeby to zrobić, musimy niestety opuścić nasz safe space, który mamy za murami i powalczyć troszkę niestety z bajterami, czego wiecie, że nie lubię robić. Także żeby się zbytnio nie wysilać, po prostu robię taki turret creep i przy wykorzystaniu naszych nowo nabytych robotów po prostu stawiam blueprinty z wieżyczkami i wieżyczki wykonują za mnie całą robotę. Przynajmniej w teorii. Zobaczymy, jak będzie w praktyce. Mam dużo pakietów naprawczych, także nie powinno być problemu. Roboty tutaj naprawiają wszystko na bieżąco, a wieżyczki zabijają bajtery. Tu widzę, chyba jedna wieżyczka została zniszczona, albo w ogóle nie powstała. O, ale powoli czyścimy wszystko. Okej, możemy kontynuować nasz nieprzerwany marsz. Tu jest ten blueprint, którego potrzebujemy. O, pewnie to wszystko trzeba będzie co zrobić? Rozmontować w pewnym momencie. Jak skończymy tutaj czyścić, bo po co nam tyle wieżyczek? Ale w międzyczasie... O Jezu, ile tutaj jest tych... Jak one się nazywają? Robali, tych co plują. No, będzie hardcore, żeby to, że tak powiem, zdobyć. No dobra, zobaczmy, czy nam się uda. Dobrze, koncentrujcie się na wieżyczkach, a nie na mnie. Wieżyczki są, że tak powiem, zastępywalne. A może wam trochę pomogę. No dobrze, to całkiem ta metoda turret creep się okazała wydajna, jeśli chodzi o usuwanie tutaj naszych przeciwników. Jesteśmy przy tym polu, polu z ropą, tutaj. Nie, usuńmy jeszcze to i widzę, że musimy jeszcze... Tutaj jest jakaś mała grupka tych typków. Zróbmy tak i powiedzmy... Nie, może będzie za daleko w sumie. Dobra, podjedźmy i sprawdzimy. Tu sięgniesz, no to tutaj proszę postawcie. Może jeszcze... A, to już w sumie ręcznie dokończymy. No dobrze, troszkę tutaj posprzątaliśmy, że tak powiem. I to też sobie usuniemy, to już nam niepotrzebne. I co, niestety musimy chyba czołgowo czyścić las. Tutaj... O! Przepraszam, nie wiem dlaczego, zapomniałem zmienić języka na polski. Nie będę tego teraz robił, musiałbym restartować grę, więc jeden odcinek zagramy sobie po angielsku. Mam nadzieję, że nie będzie to żaden problem. Okej, no i jak będziemy czyścili las? Nie mam granatów, więc niestety chyba musimy czyścić sprawdzoną metodą miotacza płomieni. Tyle ten czołgowy miotacz płomieni jest wygodniejszy, że on po prostu, że tak powiem, dekonstruuje drzewa zamiast je podpalać i nie ma potem tego całego problemu, że produkujemy jakieś zanieczyszczenie dodatkowe, czy że jakieś drzewa się nie spaliły.
I jest też o wiele szybciej. Kamienia, o, kamienia nie możemy niestety spalić, a szkoda. No dobrze, sprawdźmy, czy... O, będziemy najwyżej na bieżąco tutaj czyścili jeszcze w razie czego. Musimy też wymyślić, gdzie postawimy sobie tory i stację kolejową, żeby dowozić całą ropę. Z tych będziemy musieli jakoś tam, tak jak te słupy lecą, tak mi się wydaje. Bo tutaj musielibyśmy jakiś landfill robić, coś tam, to za dużo zachodu byłoby dla nas. O, to, tego mogliśmy się jeszcze pozbyć, bo to na pewno nas będzie atakowało. To może już zróbmy to od razu, skoro jesteśmy na tym etapie. I tu jest mój schemat. Okej, może na razie nie potrzebujemy koniecznie... gdzie są te kable? O, no dużo, dużo powinniśmy tych kąsaczy jeszcze tutaj... Na górze. O, uwaga. Okej, myślę, że to powinno zrobić to, co byśmy chcieli. O, nawet całkiem nieźle się trzyma nasza produkcja energii w trakcie strzelania, więc to dobry znak. Czyli tak, to usuwamy, już tego nie będziemy potrzebowali. I pociśniemy sobie dalej w tę stronę. Zmienimy sobie na amunicję zwykłą. Będzie szybciej. No, trochę pomożemy, już nie ma co. Tam jeszcze jesteście, tak? Schemat i wybudujcie tutaj może. Pytanie, czy to będzie zasięg odpowiedni. No, jeszcze tutaj, powiedzmy już. Bo nigdy nie wiem, czy do przodu, czy do tyłu jadę z tym czołgiem, to jest nie do końca nigdy wiadomo. Och, tych bajterów tutaj tyle jest, że... No dobra, pomóżmy. Pomóżmy naszym wieżyczkom. Okej, no powiedzmy, że wyczyściliśmy sobie na tyle, na ile dało nam, jest to sensownie zrobić. Zrobimy po prostu umocnienia potem i jakiś roboport i będziemy naprawiali w razie... W razie potrzeb już myślę, że nie ma sensu po prostu usuwać każdego pojedynczego tutaj bajtera. To możemy się tego pozbyć, to jest nam niepotrzebne zupełnie. I to też. No dobrze. To teraz zajmijmy się rzeczami przyjemnymi. Ojejku, jak mi FPS spadł. Zajmijmy się rzeczami przyjemnymi, czyli budowaniem, a nie usuwaniem bajterów. Okej, zatrzymam pociąg, w sensie czołg. O Jezu, jak dobrze, już nie ma tego dźwięku czołgowego. Kamień, też się tego pozbądźmy. No dobra, dostawiamy pumpjacki. O, tutaj jeszcze jest nieusunięte. To niech roboty to zrobią, już w końcu po to je mamy. Najgorsze, że potem z tym całym drewnem trzeba chodzić w plecaku. I pumpjacki tutaj są, dobra. O! Skąd ty się wziąłeś tutaj?
Strasznie nieprzyjemna sytuacja tutaj nastąpiła. No dobrze, dobrze. To musimy niestety tutaj jakąś obronę w takim razie już tak na szybko zrobić. Niestety nawet na sekundę nie pozwolą nam tutaj się zająć tym, po co tu przyjechaliśmy. Jednak muszę jeszcze tam usunąć na dole. Miałem nadzieję, że może już wystarczy tego dobrego, ale... No dobrze. I niech te wieżyczki sobie tutaj stoją. Najpierw będą coś zabijały, a my wróćmy do pamczaków. Czy też kiwonów, jak wolicie po polsku. I cokolwiek to jest kiwon. Alt sobie klikniemy, żeby było wiadomo, gdzie co powinno iść. Nie wiem, czy wszystkie zrobimy, może po prostu tyle, ile mamy, przy nie ma sensu wracać, a wydaje mi się, że wystarczy tym razem już, jak na nasze skromne potrzeby tej małej fabryki. Gdzie jeszcze? No dobra, to tutaj powiedzmy... O Jezu, jak laguje. Tutaj gdzieś będzie, powiedzmy, pociąg może, czy coś w tym stylu. Tu jeszcze sobie postawimy pamczaki. Tu jeszcze gdzieś ostatniego trzeba postawić. Może tutaj, gdzie wieżyczki są. Niestety musimy słup skonstruować i ostatni pamczak idzie tutaj. Teraz oczywiście odciąłem prąd dla całości, więc postawię gdzieś tutaj słup, żeby na pewno być pod napięciem. Okej, jak to zrobimy? Jakoś tak może. W ten sposób. O. Research. O, możemy odkrywać Rocket Silo. Będziemy mogli niedługo wysłać rakietę. Bardzo mnie to cieszy. Czyli tak, tak. I wy sobie pójdziecie może jakoś tędy, powiedzmy. Będziesz niestety musiał tak iść. Okej, teraz przechodzimy na rury podziemne. Pyk. Tutaj tak. To się jakoś ładnie połączy. Okej, to można zwykłą rurą połączyć. O! Cały czas zapominam, że gramy bez modów i niestety nie mogę chodzić po rurach. No ale trudno. Okej, rury podziemne. Pyk, pyk. Jak to podłączymy i zaczniemy produkować więcej czerwonych płytek, myślę, że będziemy już wysyłali rakietę, bo jesteśmy już na tym etapie, że wiele więcej poza wysłaniem rakiety nam nie zostało do zrobienia, przynajmniej z takiego podstawowego gameplayu. Oczywiście moglibyśmy robić tutaj jakieś ciekawe rzeczy, ale myślę, że nie jest to mapa na nie. Szczerze mówiąc, preferowałbym świat kolejowy albo po prostu jakąś mapę, gdzie byłoby więcej zasobów, bo niestety na tej mapie jest ich całkiem mało, jest dużo bajterów i po prostu może wy preferujecie taki styl gry. Ja na przykład, tak jak myślę, że już wielokrotnie mówiłem, nie przepadam za bajterami. Może ich być trochę na mapie, w ogóle najlepiej gdyby ich nie było, bo jednak przy takich bardzo dużych projektach to jest tylko niepotrzebne zawracanie sobie głowy. Ale jak lubicie przecież z jakimś tam dodatkowym challenge'em grać, to przecież wolna droga. Ale dlatego myślę, że kolejnym co będziemy robili, to po prostu zaczniemy sobie jakiś taki let's play, w którym będziemy konstruowali, przynajmniej starali się skonstruować mega fabrykę. Myślę też, że bez sensu będzie, żeby od początku, że tak powiem, grać, bo
Powiedzmy, że pierwsze 10 czy tam 15 godzin gry to jest po prostu budowanie jakiejś tam podstawy, żeby cokolwiek potem ciekawego robić. Także myślę, że po prostu zaczniemy już z jakimś, może nie od początku właśnie, tylko z jakąś bazą gotową. Przynajmniej taką podstawową właśnie, żeby mieć z czego wystartować. I będziemy myśleli nad jakimiś ciekawymi projektami. Okej, co teraz potrzebujemy? Co? Aha, tak, zapomniałem, że gramy po angielsku i to się inaczej nazywa. Cysterna, mam nadzieję, że to się nazywa. Okej. Czy potrzebujemy więcej? A, może zróbmy 8, niech będzie 8. Dobra, teraz tory. I pytanie tak naprawdę, czy robimy sobie dwustronne, czy jednostronne? Może jednostronne, już nie bawmy się tutaj w jakieś bardzo skomplikowane rzeczy. A poza tym chyba jeszcze jednostronnych nie robiłem, to będziecie mieli okazję zobaczyć, jak się robi jednostronne tory. To jest troszkę za blisko postawiłem niestety, powiedzmy, że tutaj. Oczywiście coś nam musi stać na drodze. No dobrze. Dobrze, ustawmy kable jakoś odpowiednio, bo przecież tak być nie może. Wkładamy sobie do czołgu. I ja to może zdekonstruuję na szybko. Mam nadzieję, że nic nas nie zaatakuje w międzyczasie tak zwanym. I ty będziesz sobie biegł tutaj. Okej, no niestety musimy jeszcze troszkę lasu pousuwać. Okej. Czyli tak, to trzeba zdekonstruować. A tak naprawdę niech sobie biegną te kable jak chcą, niech będzie tutaj. Puścimy sobie po prostu tory i tamtędy pojedziemy. Okej, niestety musimy to robić ręcznie, w sensie bez pociągu, bez... co ja z tym pociągiem? Bez czołgu. Troszkę za daleko pojechaliśmy. O, tak. Nie mam ze sobą pociągu żadnego, prawda? Jakoś nie pomyślałem o tym, żeby zabrać. My robili sobie Wallace'a i Gromlita po prostu. Jeszcze kawałeczek dalej. O, niech będzie to tak. No, wolałbym tak naprawdę, żeby były proste tory, ale już umówmy się, że może nie ma sensu tutaj usuwać takiego kawału lasu po to, żeby były proste tory. Tak naprawdę nic to nie zmieni w naszym rozgrywkowym życiu. Tak sobie teraz myślę, że może jednak powinniśmy zrobić podwójne. Bo. A, dobra, zróbmy pojedyncze. Już nie będę kombinował. Okej, tutaj musimy postawić sobie bramę. Gdzie jest brama? Tutaj. Pyk, 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 pyk. Aha, tutaj musimy usunąć las. No to przy okazji weźmiemy sobie tak zwany pociąg. No dzisiaj mało ekscytujący odcinek, to prawda, przyznam, ale niestety musimy to wszystko zrobić. Mam zaplanowaną małą niespodziankę na sam start rakiety, mam nadzieję, że wam się spodoba. Będziemy robili całkiem fajną konstrukcję, wydaje mi się. Ale na razie nie zdradzam, o co chodzi, żeby był troszkę taki element niespodzianki. Mam chyba gdzieś tutaj w pociągi, sprawdźmy blueprint odpowiedni, żeby to zrobić. O, mam. No to pyk. Ty musisz być dwustronny. Co, nie mamy nawet samochodu żadnego. Kicha. No nic, biegniemy z laczka.
przy okazji zaopatrzymy się w jakieś rzeczy, których nie zabrałem, albo przynajmniej, o, to od razu możemy sobie wyrzucić. Zaraz nam wezmą to roboty nasze logistyczne. Okej, jesteśmy. No dobra, zabierajcie nam to. My potrzebujemy pewnie jeszcze jeden roboport. O, mamy samochodzik, to wrócimy sobie samochodzikiem. Gdzie ja miałem roboporty? Gdzieś na dole. Potrzebujemy jeszcze jeden roboport. Gdzie wy jesteście? Roboporty. Tu? Nie? O, tu jesteście. O, to już wezmę 5, niech będzie. Tych robotów weźmy sobie jeszcze też troszkę. Bo troszkę nam umarło, jak walczyliśmy z bajterami. I jeszcze coś chciałem zabrać. A, tak, pociąg przecież, po to tutaj przyjechaliśmy. I pociąg, pociąg, pociąg. Czyli potrzebujemy silników i potrzebujemy co? Stali pewnie. Tak, stal. Gdzie jest stal? Tutaj. Weźmy sobie stal i możemy zrobić 2 lokomotywy. I potrzebujemy tego, czyli tego potrzebujemy. Raz, dwa. No tak, jeden pociąg zrobimy. To nawet jedna. Nie ma sensu, nawet nie mamy takiej infrastruktury, żeby... Gdzie się dzieje coś? Tutaj. No nic, no nic. Pomiędzy odcinkami pójdę i to naprawię. No dobra, widzę, że nie możecie się doczekać, aż zabierzecie mi drewno, więc, więc zróbcie to sobie. Bo potem będziecie za mną łaziły. No dobra, już odłożę ręcznie to wszystko. Okej. Skoro jesteśmy w pociągu, to może wykorzystajmy to i pojedźmy sobie tam, żeby już... A, potrzebujemy jakiegoś paliwa do pociągu. Dobra, jeszcze po paliwo pójdziemy i wracamy. Na pewno wszystko mam. Tak, chyba wszystko mam. Paliwo, paliwo. Gdzie? Gdzieś tam było paliwo, nie? Jest. Tu jeszcze troszkę zostało. A tak, tutaj pomiędzy odcinkami uznałem, że nie będzie to zbyt ciekawe, więc po prostu zbudowałem stację i tutaj swoje cegły rozładowujemy. Chyba, a może pokazywałem to? Nie, chyba pokazywałem, jak budujemy cegły, a nie pokazywałem stacji. Uznałem, że już może nie ma takiej potrzeby. Okej, pojedźmy sobie tam. Tu jest to. Okej, okay, no i jesteśmy. Wysiąść i co? Drugi pociąg tutaj będzie dwustronny. Musimy wrzucić paliwo. No, problemy z dwustronnym pociągiem są takie, że oczywiście ciągniemy troszkę, troszkę, że tak powiem, dodatkowej masy, czyli całą lokomotywę musimy ciągnąć, więc troszkę spowalniamy, ale myślę, że na takiej trasie to nie ma najmniejszego znaczenia. Tutaj powiedzmy stacja i nazwiemy ją sobie ropa 3. No dobrze, zmienimy sobie może kolor od razu, żeby był, nie, to jest biały, to będzie czarny, tak? Tak, okej. Okay. Czyli ty masz tutaj, jedź sobie ropa 3 i inventory full, a potem jedziesz do rafineria rozładunek, inventory empty. Super, to jest tutaj. I co? I pompy stawiamy. Coś nas zaatakowało. Raz, dwa, trzy, pyk, pyk, pyk. I teraz tak i... No, już możemy tak puścić nawet, wszystko jedno. Okej.
No dobrze, teraz musimy zbudować sobie roboporty, żeby na pewno nam tutaj nic nie przeszkadzało. Myślę, że dwa wystarczą. Nawet nie wiem, czy jest potrzeba budować mury, szczerze mówiąc. Myślę, że możemy się bez nich obejść. Gdzie nam coś wybuchło? Tutaj. No tak, tak, to jest, że tak powiem, znane mi miejsce. Potrzebujemy skrzyneczkę, sobie postawmy skrzyneczkę. Rzućmy tutaj wieżyczki. 100 wieżyczek. O, nie wziąłem tych repair packów. No, trudno. Najwyżej dowiozę w pewnym momencie. Czyli tutaj sobie wrzućmy robotów tyle. Tutaj wrzucimy sobie 50 jeszcze i moim zdaniem to powinno nam całkowicie wystarczyć. Najwyżej będą sobie te roboty. Sprawdźmy. No, do tego nie mają zasięgu, ale powiedzmy, że to może nie jest aż tak krytyczne, jeśli chodzi o obronę tego miejsca. I przepraszam was, że tak ten FPS spada. Nie wiem, o co chodzi. Znaczy wiem, bo po prostu już mi komputer nie wyrabia, ale... Ale nie mam na to wpływu. No, nasz pociąg już odjechał, to znaczy, że dobrze wszystko ustawiliśmy. No i może w takim razie skończmy tutaj, zrobiliśmy co mieliśmy dzisiaj zrobić. Także pamiętajcie, żeby polubić wideo, jeśli wam się podobało, zasubskrybować kanał, jeśli chcecie oglądać więcej filmików z Factorio. I pozdrawiam was bardzo gorąco, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Gorigon!